Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Woda dla nas ma ogromne znaczenie. Bez niej człowiek umiera. Bez wody wszelka roślina zielona usycha, nie wydając plonów. W naszej diecezji i naszym kraju od kilku miesięcy obserwujemy coraz większy brak wody. Sytuacja hydrologiczna jest coraz bardziej dramatyczna, dlatego odpowiadając na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zwracam się do Was z wielką prośbą o codzienną, wytrwałą modlitwę o deszcz. Niech ona płynie przez najbliższe miesiące, aż do zakończenia tegorocznego sezonu, abyśmy cieszyli się obfitością Bożych darów.